jednak od kilku lat nieustannie na podium tych imprez prawdziwa legenda trialu Vincent Hermans. Tak z tego wrócę. Kiedyś czytałem tak specjalnie. Pierwsza przeszkoda z dużą pewnością. Skupienie w oczach zawodnika. Tutaj liczy się każdy punkt. Poziom jest tak wyrównany, że nawet najmniejszy błąd może spowodować, że zawodnik straci medalową pozycję. Tak jest, ale przede wszystkim spokój i opanowanie. Tutaj widzimy znakomita koncentracja tego zawodnika i za chwileczkę już będzie u góry. Drodzy Państwo, jest! Ajajaj, to Walczan! Patrzcie, ale się zagrał, no! Vincent Hermans! W całej okazałości, to jest, moi drodzy, właśnie mistrzostwo poziom. Tam niewiele brakowało, naprawdę. Zawodnicy są już zmęczeni. Wczoraj ćwierćfinały, dzisiaj półfinały, a teraz bardzo trudne finały. Ale to twardzi goście. I uwaga. Myślę, że wielu by się poddało w tamtej sytuacji, ale on dał radę i teraz już wszystko to zmierza do końca pierwszej sekcji wielokrotny mistrz świata i zdobywca Pucharu Świata Nicolas Vallet, przepraszam, Vincent Hermans i już ostatni głos przed nim. Czasy, to wtedy jest czas przejazdu. Pytało o czas, ale czasu jest jeszcze sporo. Całe 30 sekund zostało. To wcale nie oznacza, że to dobrze było przesuwać. Znowu go zachwiało. On chyba chce nas tutaj przyprawić o zawał serca. Brawo dla Vincenta! 0 punktów!